A teraz będziemy mieli taki mały plot twist, ponieważ ja troszeczkę się zamienię tutaj z moją koleżanką. Zapraszamy w tym momencie Karolinę, bo następnym prelegentem będę ja. A o czym dokładnie po sobie porozmawiamy? To porozmawiamy przede wszystkim sobie o tym, jak kiepskim sprzętem można sobie zepsuć maraton. No właśnie, Krzysiek, może zacznijmy od tego, ile lat masz doświadczenia i jak długo już doradzasz ludziom, jak dobrze dobrać sprzęt na różne dystanse biegowe. Ja czasami sam się nazywam trochę Alem Bandim, jeżeli chodzi o polskie bieganie, ponieważ ja już ogólnie w biznesie butowym i w biznesie butów biegania to żyję 15 lat. I w tym całym magii tych całych sprzętu biegowego, no widziałem już praktycznie wszystko, a jeżeli jeszcze czegoś nie widziałem, to za chwilkę na pewno to zobaczę, ale to i tak pewnie będzie kalka tego, co już w tej technologii było. To może zaczynając od początku, w jaki sposób możemy podzielić tą odzież, obuwie, akcesoria biegowe, tak żeby wiedzieć, co ze sobą zabrać w zależności od, nie wiem, pogody, nastroju? Przede wszystkim warto powiedzieć to, o czym mówił mój kolega na samym początku naszego panelu, czyli o tym, żeby przede wszystkim mieć plan i nie eksperymentować za 5-12. Coś, co najczęściej powoduje, że mamy trudności w biegu, które są związane typowo z rzeczami sprzętowymi, to jest to, że eksperymentujemy w ostatniej chwili. Ponieważ nieważne, czy to będzie żel, czy to będą ciuchy, czy to może będą buty, które źle w jakiś sposób dobraliśmy, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli plan na to wszystko i żebyśmy tego nie robili na ostatnią chwilę, bo największym błędem jest właśnie to, co kolega powiedział. Zakup w dniu dzisiejszym butów, a w jutrzejszym dniu niestety ich start. Starajmy się działać tak, żeby nie działać z rzeczami, które nie są przetestowane. Jeżeli natomiast mielibyśmy podzielić, odpowiadając na twoje pytanie, Karolino, na rodzaje sprzętu, to musimy się skupić na kilku aspektach. Pierwszym aspektem sprzętowym jest pierwszy podstawowy atrybut biegacza, a podstawowym atrybutem są oczywiście buty. Drugim aspektem będzie odzież wierzchnia. Trzecim będą akcesoria, które pomagają nam najczęściej w przenoszeniu pewnych rzeczy razem z nami w trakcie biegu. No i ostatnim aspektem, który ja też uważam, że jest sprzętem, jest także żywienie, ponieważ coś też jednak zazwyczaj musimy wziąć ze sobą i w jakiś sposób się wspomóc w trakcie biegu. Więc to by były takie cztery, powiedzmy, podstawowe gałęzie, o których będziemy rozmawiać. To wchodząc w szczegóły, co możesz powiedzieć o doborze butów? W jaki sposób powinniśmy dobierać do siebie buty i na co zwrócić przede wszystkim uwagę, jeżeli chodzi o buty do dystansów właśnie maratońskich? Musimy zawsze pamiętać to, że musimy mieć odpowiednią celowość w tym, co robimy. Że jeżeli naszym celem jest bieganie, ale przede wszystkim przebiegnięcie dystansu maratońskiego, to zupełnie inaczej będziemy dobierać ten sprzęt, jeżeli mamy aspekt jeszcze wyczynowy, czyli na przykład chcemy ten maraton, czy chcemy ten bieg przebiec w danym dystansie, przepraszam, w danym czasie, albo w jakiś inny dodatkowy fit, który chcemy w tym wypadku zrobić. Więc pierwsza rzecz to jest celowość, bo jeżeli naszym celem jest przede wszystkim przebiegnięcie, to raczej nie będziemy warunkować tego sprzętu, że to będzie sprzęt dodatkowo, specjalnie kupiony na tą okazję. Raczej tu moja złota rada jest, mamy swój sprawdzony sprzęt, w którym biegamy regularnie, w którym robimy nasze treningi, więc powinniśmy także ten sprzęt wykorzystać właśnie wtedy, kiedy będzie ciężko, czyli w trakcie wyczynu. Czyli mówimy tutaj o butach treningowych, treningowo-startowych, których używamy na co dzień, tak? Dokładnie. Jeżeli jest to cel przebiegnięcie, jest to część zabawy, można tak powiedzieć, robimy to dla fanu, to róbmy to w takich warunkach, które są dla nas fan, a zazwyczaj fan jest dla nas to, co mamy znane, to co jest przez nas lubiane. Natomiast jeżeli będziemy szli w kierunku wyczynu, czyli chcemy jednak poprawić sobie w jakiś sposób nasz performance, biec szybciej, albo zrobić jeszcze coś ciekawszego, albo to musimy w tym momencie wyselekcjonować sobie ten sprzęt. I jeżeli chcemy wyselekcjonować specjalnie na tą okazję, to znowu nie możemy tego robić za 5-12. Nie możemy tego robić tydzień, dwa tygodnie wcześniej, tylko musimy ten sprzęt przetestować i musimy być pewni, że nas ten sprzęt nie zawiedzie. Nie jeden
mój klient, bo ja także jestem doradcą, nie jeden mój klient przychodził do mnie z informacją: panie Krzysztofie, chcę przebiec ten dystans, mam swój cel, mam ten maraton, chcę go zrobić 3:10, biegam w tej chwili 3:20, jest za 2 tygodnie, czy jest coś, co ja jeszcze mogę zrobić odnośnie sprzętu, co może mi pomóc? Ja zazwyczaj odpowiadam nie, to już jest za późno. Marku, przyszedłeś do mnie za późno. Jeżeli byś przyszedł 1,5 miesiąca, 2 miesiące temu, moglibyśmy coś wykombinować, moglibyśmy wprowadzić ci coś nowego i sprawdzić, jak to się sprawdzi. Bo ja teraz nie jestem pewien, czy ty te buty, które wymienimy, czy ta kompresja, którą zastosujesz, czy może te żele, które w tej chwili tobie zmienimy, wpłyną na ciebie pozytywnie, czy wpłyną na ciebie negatywnie. Stąd też raczej odradzałbym w tym momencie kombinowanie. Jeżeli chcemy te buty przygotować, czyli idziemy już w kierunku obniżenia wagi takiego buta, zwiększenia dynamiki tego buta, może zmiany dropu, czyli różnicy pomiędzy piętą a palcami w takim bucie, to musimy pamiętać, nie możemy tego zrobić za 5-12. Miesiąc, jak dla mnie, to już jest trochę za późno. Najlepiej to jest około 1,5-2 miesiąca wcześniej testować i sprawdzać taki sprzęt. Jak już mówimy o testowaniu sprzętu, jak długo powinniśmy obiegiwać takie buty przed maratonem? Mówisz tutaj o pewnych granicach czasowych, ale czy jest jakaś granica kilometrażu, że powinniśmy przebiec na przykład minimum 50, minimum 100, minimum 200 kilometrów, żeby wiedzieć, że to będzie but, który sprawdzi się na maratonie? I to jest bardzo pokrętne pytanie, bo jest to bardzo indywidualne. Znam osoby, które wyciągają buty z pudełka, zakładają na nogi i biegają w nim maraton. I nie ma żadnych negatywnych aspektów. A znam też osoby, które kupują buty, sam mam takich klientów, którzy kupują buty treningowe i jak oni tydzień w butach treningowych nie pochodzą, to niestety, ale nawet i dyszki bez obtarć się nie obędzie. Więc jest to bardzo, ale to bardzo indywidualne. Natomiast ja mam taką złotą zawsze radę, jeżeli nie znam swojego klienta wcześniej i on do mnie przychodzi po ranie, ja proponuję zawsze około 40-50 kilometrów. Teraz skąd to 40-50 kilometrów? Chodzi zazwyczaj materiały, z których wykonane są cholewki w naszych butach. One potrzebują troszeczkę czasu na lekkie dostosowanie się, które jest związane także z temperaturą. Znam takich, co wygrzewają buty i dosłownie robią jak u narciarzy, czyli podgrzewają buty w piekarniku albo w różnych innych tego typu tematach, zakładają na nogi i chodzą sobie w nich po domu, żeby one się dostosowały. Jest to jakiś sposób, ja go raczej odradzam, bo jest to bardziej destrukcja buta, natomiast ogólnie dobrze jest dać około trochę czasu tej cholewce, żeby się lekko ona dostosowała do stopy, żeby nie powodowała żadnych obtarć. Więc mniej więcej 40-50 dla mnie to jest takie moim zdaniem fajny dystans, który zapewni nam to, że jeżeli po 40-50 kilometrach używania buta nic się nie działo, to raczej nic się już nie stanie dalej. Wracając jeszcze na chwilę do wyczynowego biegania, nie wiem jak tutaj wygląda kwestia celów publiczności, ale myślę, że nie jedna osoba może się zastanawiać nad kwestią zaawansowania tych butów i między innymi nad wkładkami karbonowymi, nad jakimiś elementami konstrukcji cholewki, na wszystkich aspektach, które sprawiają, że te buty różnią się właśnie od takich standardowych butów treningowych. I pojawiają się nierzadko informacje dotyczące tego, że powinieneś biec minimum tempem, powiedzmy 4:0, 4 z lekkim hakiem albo poniżej 4, żeby móc faktycznie wykorzystać w pełni takie buty. Jak to wygląda? I to jest znowu takie pytanie bardzo pokrętne, bo i tak, i nie. Chodzi mniej więcej o to, ile jesteśmy procent w stanie wycisnąć z tego performance'u, który chcemy uzyskać. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, ile czasu musimy poświęcić na nabycie tej optymalnej techniki używania tych butów. Ponieważ jest wiele osób o tym nie mówi, ale każdy but karbonowy zachowuje się ciut inaczej od innego buta karbonowego na przykład. Jeżeli mamy typowe takie przykłady, buty z górnej pół 2, 3, 4 różne marki mamy w tym wypadku i każdy z tych butów będzie się zachowywał totalnie inaczej. Jeżeli wzięlibyśmy test i wzięlibyśmy biegacza w sytuacji zero-jedynkowej, czyli on jest w idealnym swoich, w peak performance i biegnie w jednym bucie, to będzie miał zupełnie inny wynik
lewym bucie, w drugim bucie, w trzecim bucie i jeszcze w czwartym, który wybraliśmy. Tak więc jest to bardzo indywidualne. Natomiast drugą jest aspektem to, o czym wspomniałaś, czyli tempo. Zazwyczaj biegacze, którzy biegają tym tempem już bardzo tempie szybkim, bliżej tego maratonu w 2.30, to są w stanie poprzez technologie, które są zaaplikowane w tym bucie, wycisnąć z niego więcej. Ale czy to oznacza, że ktoś, kto biegnie w maratonie 6.0, nie jest w stanie nic z tego dostać? Nie, wręcz przeciwnie, on jest w stanie, ale ta proporcja dla niego będzie zazwyczaj zupełnie inna, będzie ciut mniejsza. Stąd też, czy każdy może biegać w butach karbonowych, bo takie często też się pojawia pytanie. Tak, absolutnie każdy może, natomiast co tego wymaga? Wymaga przede wszystkim zaangażowania się w naukę biegania w tym bucie, to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, jeżeli będziemy mieli wyższe tempo, to wyciśniemy z buta więcej. Natomiast im wolniej biegniemy, tym taki realny zysk z takiego buta będzie po prostu mniejszy. Myślę, że kwestię obuwia mamy już w miarę omówioną, więc pozostają nam kolejne elementy, między innymi odzież. Jutrzejsza pogoda zapowiada się mimo wszystko w miarę ciepło. Miejmy nadzieję, że trochę mniej słonecznie niż dzisiaj. Co byś doradził tym, którzy będą jutro startować? Jak powinni się ubrać, na co zwrócić uwagę, jeżeli są zmarzluchami albo osobami bardziej ciepłolubnymi? Czy powinni zakładać dłuższe warstwy, czy jednak postawić na coś bardziej komfortowego? Przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy w ogóle o temacie odzieży, to ja zawsze zaczynam od jednej rzeczy, od obalenia mitów, czyli po pierwsze, no nie biegamy w bawełnie. Da się biegać w bawełnie, ale jest to po prostu ciężkie i jest to nieergonomiczne. Czyli nie mamy niestety tej samej ergonomii, których mamy w tworzywach sztucznych. Drugie pytanie, czy zatem wszystkie tworzywa sztuczne są dobre? No też nie, bo mamy bardzo często koszulki, które są bardzo proste. My mamy taką nomenklaturę, że nazywamy je tarką do sera. Więc można mieć koszulkę już z tworzywa sztucznego, ale wykonywam w taki sposób, że na 10 kilometrze mamy niestety, ale już poobcierane pewne części ciała i też nie jest to optymalne. Stąd też pierwsza rzecz, staramy się już dobrać coś takiego, co będzie zazwyczaj z tworzywa albo sztucznego, albo może być to tworzywo naturalne, ale musi być to tworzywo, które będzie odprowadzać nam tą wilgoć. Z czym my tak właściwie walczymy? Walczymy przede wszystkim, nasz organizm w trakcie takiego dystansu długiego walczy z przegrzaniem. No i jak on z tym przegrzaniem walczy? On walczy z tym przegrzaniem poprzez potliwość, czyli pocenie się. No i teraz co my z tym potem możemy zrobić? Możemy ten pot w jakiś sposób uzyskać do tego, żeby się schłodzić, czyli rozprowadzić go jak najszerszej powierzchni i schłodzić nasz organizm do optymalnej temperatury, przez co będzie nam się biegło lepiej. Albo możemy go nie schłodzić. Jeżeli natomiast schłodzimy się za bardzo, to też nie jest dobrze. Stąd też właśnie ta bawełna wchodzi, bo ona działa jak taka troszeczkę szmatka. Z jednej strony jest nam trochę przyjemniej, bo jest tak nam niby chłodniej, ale znowu zbyt niska temperatura, to nasz organizm będzie co chciał zrobić. Będzie chciał podnieść temperaturę, bo żeby biec w pewnym tempie, żeby biec w pewnym momencie, nasz organizm musi jednak uzyskać troszeczkę temperaturę większą. Więc tworzywa sztuczne nam to bardzo ładnie ułatwiają. Jak wybrać w tym wypadku optymalne coś na takie warunki, jak mamy dzisiaj? Dzisiaj są warunki bardzo trudne z jednej prostej przyczyny, bo rano jest zimno, mamy jednak niską temperaturę, a jednak po pół godzinie biegu no zaczyna być już nam za gorąco. Czy w takim razie może ubrać się na cebulę, czy może ubrać się cieniej, czyli na początku, żeby nam było zimno, a potem, żeby było nam ciepło. I tu znowu mamy tak, że jest to bardzo, bardzo zindywidualizowane, ale co my zawsze polecamy klientom? No nie pakować się w żadne kurtki, nie pakować się w żadne grube bluzy, w szczególności na początku. Oczywiście można je mieć gdzieś przy sobie, w okolicy linii startowej, założyć je, żeby się dogrzać przed startem zaraz i nie stracić tej temperatury po rozgrzewce, natomiast no, odrzucamy je zazwyczaj. I teraz co
w zamian. No nie startujemy zazwyczaj w singlecie, ale ja polecam bardzo swoim klientom, którzy dbają o tą termikę, krótki rękawek i rękawki dodatkowe. I teraz dlaczego rękawki dodatkowe? Bo na początku, przy tym początkowym biegu będzie nam cieplej, w szczególności w ręce, a potem takie rękawki możemy na przykład zwinąć do postaci frotki. I co z tego zyskujemy? No mamy coś, czym możemy przetrzeć czoło. Albo możemy je po prostu zazwyczaj schować do czego? No do spodenek albo do pasa biegowego. I teraz tu się pojawia drugi aspekt, to w jaki sposób, jakie spodenki wybrać. Znowu to będzie zależało od tego, na jaki dystans będziemy biegli i na jaki czas. Bo jeżeli ja biegnę dłuższy dystans, czyli maraton, i biegnę go w dłuższym czasie, na przykład chcę ten maraton ukończyć w 3,5 godziny, w 4 godziny, no to mam zupełnie inną ilość sprzętu do zabrania niż ktoś, kto chce go skończyć w 2,5 godziny, ponieważ będę potrzebował więcej żeli, może jakiś magnez, może jakiś izotonik w tym wypadku, może chcę dodatkowo wziąć jeszcze coś dodatkowego, nie tylko żele, może chcę wziąć na przykład batonika. To teraz co z tym zrobić? No nie będę trzymał tego w ręce, bo jak będę trzymał to w ręce, to zaburzy moją technikę biegu, moją poruszania, więc najlepiej by było gdzieś to schować, no ale gdzie? No i mamy parę wyborów. No może zainstalować jakiś pas. No to pas jest fajny. No tylko pyta, znowu pasy mamy różne. Możemy mieć pas, który jest całkowicie gładki, a możemy mieć pas, który ma dużą klamrę. Zazwyczaj ten z dużą klamrą jest tani i lepiej leży. Ale potem powoduje obtarcia. Znowu te obtarcia będą wpływać mentalnie na tym, co koleżanka wcześniej mówiła, na tym, że coś mnie boli, więc zamiast skupić się na biegu, skupiam się na bólu. I pojawia się problem, to może spodenki, a jeżeli spodenki, to jakie? No to znowu, może mnie takie lekkie spodenki, jak biegają ci, co biegają 2,30, które tak właściwie widać całą nogę, tylko jednak potrzebuję spodenki, które będą miały kieszenie. Więc jeżeli mają być kieszenie, to może nie asfaltowe, może trailowe, bo ci trailowcy to jednak mają mnóstwo kieszeni, bo mają mnóstwo sprzętu do wzięcia. Więc wtedy może na przykład biegnąc na taki dystans 4-godzinny, w dystansie na tempo na 4 godziny, to może trzeba wziąć spodenki z większą ilością kieszeni, gdzie ten sprzęt możemy rozłożyć. No i ostatnia rzecz, kwestia w tym wszystkim obtarć. Jeżeli weźmiemy sobie spodenki na przykład z pod spodenkami, to nie musimy biec w getrach. Skoro nie musimy biec w getrach, to może nie będziemy też nam tak gorąco w nogi. Znowu, są rozwiązania mniej lub bardziej optymalne, natomiast tu znowu przychodzi pytanie, czy warto eksperymentować w ostatni dzień? No niekoniecznie. Może fajnie by było te spodenki użyć, ale my nie wiemy, czy na przykład te spodenki nie będą miały jakiegoś szwa, który w nas będzie pić. I teraz zainstalowanie na ostatnią chwilę takich spodenek na nogę może spowodować jednak to, że zamiast znowu myśleć o zwycięstwie, grać w te maratońskie szachy, no to będziemy teraz myśleć i walczyć sami ze sobą z bólem, który gdzieś się tam pojawia. Ostatnia taka rada, jeżeli mogę dać, w szczególności jeżeli chodzi o koszulki, które są dostępne bardzo często na biegach, takie jak wy macie tutaj, część z was ma piękne koszulki firmowe marki ASICS. Trzeba też z tym uważać. To jest znowu produkt, który jest niesprawdzony. Jeżeli wiemy, że mamy skórę z azbestu i jesteśmy bardzo szorstcy, ja bym to tak troszeczkę określił, to myślę, że spokojnie w takiej koszulce możemy pobiec i będzie to fajne, że możemy się pokazać. Natomiast jeżeli mamy jakieś problemy skórne, częściej ulegamy w jakiś sposób obtarciom, to nie jest to najlepszy wybór takiej koszulki. To jest fajna koszulka, w której możemy sobie w przyszłości odbywać treningi, chodzić, pokazywać, być dumnym z tego, że ukończyliśmy taki bieg, ale może niekoniecznie startujmy w takiej koszulce od razu, bo może się to jednak skończyć katastrofą. Oczywiście nawiązujesz tu przede wszystkim właśnie do tego, żeby odbierając koszulki startowe, niekoniecznie testować od razu ten sprzęt na sobie, jeżeli wiemy, że jesteśmy wrażliwi. Ja widziałam, że tutaj jeden z panów załamał się trochę nad ilością wyboru. I różnymi aspektami. To, co usłyszałam od ciebie jako taką najważniejszą kwestię, to jest to, że kwestie ubioru, kwestie doboru obuwia, kwestie doboru akcesoriów są bardzo indywidualne i tak naprawdę mam nadzieję, że nikt tutaj też nie przyszedł z takim poszukiwaniem odpowiedzi idealnej dla każdego.
bo po prostu różnice pomiędzy technologiami, także odzieży, są bardzo, bardzo różne. Myślę, że Krzysiek chętnie po panelu też odpowie na jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli chcecie się czegoś jeszcze dowiedzieć. A jeżeli nie, to oczywiście też zapraszam na stoisko ASICS, gdzie doradcy ze sklepu biegacza z całej Polski też będą w stanie odpowiedzieć na wasze pytania i podpowiedzieć, czy jednak dobór obuwia, które bardzo chcielibyście sprawdzić na tej trasie, ale kupiliście je tydzień, dwa tygodnie temu, czy będzie na pewno dobrym rozwiązaniem dla was, chociaż po tych panelach, które już usłyszeliście, powinniście wiedzieć, że ten znak zapytania powinien się pojawić. Ja ostatnie takie słowo, które chciałbym tak jakby podsumować całość tego mojego wywodu, jest to: eksperymentujmy, bo eksperymenty poruszają nas do przodu, dają nam nowe możliwości i nowe wrażenia i mogą być czasami polem do tego, że możemy łatwo poprawić sobie pewne rzeczy drobne, z którymi wcześniej mieliśmy problemy. Natomiast czas na eksperymenty to jest czas w trakcie przygotowań do naszych zawodów, a nie za 5-12 i takim deadline'em dla mnie jest zawsze około miesiąc, max 2 tygodnie. Jeżeli chcemy coś wprowadzać w butach, jest to co najmniej miesiąc, a najlepiej więcej. Jeżeli chcemy coś w akcesoriach czy w ciuchach, dałbym temu około 2 tygodnie, czyli 2, 3, 4 użycia sprzętu, a następnie przepierka jakaś tego wszystkiego, zobaczenie, jak po praniu to się wszystko zachowuje. Jak będzie wszystko ok w tych terminach, to zwykle sprzęt nas nigdy nie zawiedzie. Dzięki śliczny, Krzysiek. Oddaję ci głos z powrotem jako moderatorowi panelu. Dziękuję ci bardzo, Karolino.